Trzęsienia ziemi w Turcji to nic nowego. Dochodzi do nich średnio raz do roku, ale to najnowsze trzęsienie, a w zasadzie 3 trzęsienia na terenie Turcji i Syrii, to prawdopodobnie najpoważniejsze w skutkach tego typu kataklizm w tym miejscu od kilkuset lat. Skala zniszczeń jest ogromna, bo do wstrząsów doszło w gęsto zabudowanym terenie, a epicentrum znajdowało się bardzo płytko, bo zaledwie 18 kilometrów pod ziemią. O tym, co dzieje się teraz w Turcji, zapewne słyszysz w ostatnich dniach wiele. Pozwól zatem, że w tym odcinku opowiem Ci o tym, czego nie słyszysz, czyli o dramacie kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Syrii. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Niemal 12 tysięcy ofiar śmiertelnych i setki tysięcy rannych. To bilans trzęsień ziemi w Turcji i w Syrii w 3 doby po kataklizmie. W akcji ratunkowej w Turcji bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób, a pomoc napływa z 70 krajów świata. W sąsiedniej Syrii jest znacznie gorzej. Pomoc płynie tylko z krajów przyjaznych reżimowi Baszara al-Assada, czyli z Rosji, Iranu, Pakistanu czy z Korei Północnej. Brakuje ludzi, sprzętu, a na terenach, gdzie rządzi kurdyjska opozycja, pomocy nie ma wcale. A mowa o kraju doszczętnie zniszczonym trwającą od 12 lat wojną domową. Jak dokładnie wygląda Syria w ruinie po trzęsieniu ziemi? Jest czwartek, 9 lutego 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Jest poniedziałek, 6 lutego. Wcześniej rano media informują o silnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło pogranicze Turcji i Syrii. Epicentrum znajdowało się w rejonie dwumilionowego miasta Gaziantep. Spałem, gdy nagle poczułem, że trzęsie się ziemia. Wstałem, ubrałem się i wybiegłem z domu tak szybko, jak umiałem. Get out as fast as possible. Ondan sonra yağmur yağıyordu zaten, herkes binadan çıktı. Wstrząsy trwały jakieś 3,5 minuty, uciekaliśmy w panice. Wszystko na nas leciało z budynków. Wybiegliśmy na ulicę, ale to, co zobaczyliśmy, było straszne. Mój ojciec i moja matka byli przerażeni. Drogi były pozamykane, a wszędzie jeździły ambulanse. Annem falan çok korktu, babam. Babam rahatsız, o çok korktu. W wielu miastach, takich jak Gaziantep czy w prowincji Hatay, budynki waliły się jak domki z kart. Zdjęcia z dronów pokazywały całe rzędy domów, które były w gruzach. Kilkupiętrowe bloki waliły się także w ciągu dnia na oczach telewizyjnych kamer. To trzęsienie, gdyby wydarzyło się w Japonii, to jego efekty byłyby o wiele mniejsze. Ta tragedia byłaby o wiele mniejsza, bo tam mamy budownictwo, które jest przygotowane do trzęsienia ziemi. To Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej. Organizacji, która od 5 lat działa w rejonie dotkniętym trzęsieniem ziemi po stronie syryjskiej. Przede wszystkim po stronie syryjskiej, ale również po stronie tureckiej. No te budynki, pomimo tego, że jest to teren sejsmiczny, były w dużo mniejszym stopniu budowane pod kątem odporności właśnie na te wstrząsy sejsmiczne. Turecki prezydent ogłosił później stan wyjątkowy w 10 prowincjach dotkniętych kataklizmem i wprowadził żałobę narodową w kraju. Wiadomo, że pierwsze trzęsienie miało siłę 7,9 stopnia w skali Richtera, a drugie, które nadeszło kilka godzin później, było niemal tak samo silne, 7,8 stopnia w skali Richtera. Po syryjskiej stronie granicy zawaliły się budynki w Aleppo czy w Lataki. Do akcji przystąpiły białe hełmy, czyli wolontariusze, którzy od kilku lat wyciągają ludzi z gruzów. Tyle, że nie po trzęsieniu ziemi, a po nalotach syryjskiej armii. Nasze zespoły pracują teraz, by wyciągnąć całe rodziny spod zgliszcz, ale jest nas zbyt mało, by uratować wszystkich uwięzionych. Potrzebujemy pomocy. Tak już w pierwszych godzinach po trzęsieniu mówił rzecznik Białych Hełmów
إسماعيل الأبدالة. اليوم الرابع على التوالي هذا الحي الفقير. O Syrii w ostatnich latach w mediach powiedziano wiele. Wszystko za sprawą brutalnej i niezwykle krwawej wojny domowej, jaka wybuchła w tym kraju w 2011 roku i trwa do dzisiaj. Wojny, która doszczętnie wyniszczyła kraj, w tym także północ, czyli rejon, który otrzymał właśnie kolejny cios w postaci trzęsienia ziemi. Syria to jest kraj, który jest cieniem swojej dawnej świetności, dlatego że gospodarczo ten kraj jest upadłym. To Wojciech Wilk, ekspert ONZ oraz prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, kolejnej polskiej organizacji, która pomaga na pograniczu syryjsko-tureckim. Największym towarem eksportowym w Syrii nie jest ropa naftowa, tylko to są narkotyki. Kraj jest całkowicie zniszczony wskutek wojny domowej i nikt de facto nie ma interesu, żeby Syrię odbudowywać, bo gdyż Syria przez to, że jest tak zniszczona, straciła na znaczeniu także geopolitycznym. Jest to kraj, w którym ludzie żyją w strasznym, mają bardzo ciężkie warunki życia, żyją w znacznym stopniu w ubóstwie i teraz na to wszystko się nałożyło trzęsienie ziemi, które uderzyło z jednej strony właśnie w obszary, gdzie żyją uchodźcy uciekający przed siłami rządowymi, a z drugiej strony także dość znaczące straty poniosły duże miasta kontrolowane przez siły rządowe, takie jak Aleppo czy Latakia, więc ta katastrofa dotknęła dużą część północnej Syrii. Problem właśnie polega na tym, że o ile Turcja poprosiła od razu o pomoc międzynarodową i tą pomoc otrzymała, bo do Turcji dotarło ponad 40 zespołów ratunkowych z całego świata, to Syria, władze syryjskie początkowo powiedziały, że sobie poradzą i że tutaj nie potrzeba pomocy. To jest region, w którym od ponad 10 lat mamy jeden z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Północno-zachodnia Syria to jest region, w którym obecnie szacuje się, że mieszka ponad 4,5 miliona ludzi, z których nawet 90% może potrzebować pomocy humanitarnej. To wynika oczywiście z tego, jak przebiegała wojna w Syrii, z tego, że to są tereny, na których w dużej mierze siły antyrządowe się skupiły, w związku z czym też osoby, które uciekały przed prześladowaniami, na przykład rządu Bashara al-Assada, szukały schronienia właśnie tam. Więc jest to teren, na którym mamy bardzo duże skupienie ludności. Cały czas mamy walki na tym terenie również, bo też musimy pamiętać, że wojna w Syrii cały czas trwa. To nie jest konflikt, który odszedł do przyszłości. Nie, cały czas mamy tam ostrzały, cały czas mamy naloty. I no właściwie jest tam potrzebne niemalże wszystko. Też mamy bardzo niszczą infrastrukturę krytyczną, infrastrukturę również medyczną. Po prostu ludzie nie mają tam dostępu do podstawowej opieki medycznej, również z tego względu, że nie mają gdzie jej dostać. Zapomniana przez świat Syria jest tematem tego odcinka podcastu Świat. Kraj, który został zrujnowany wojną domową, teraz doświadcza kolejnego ciosu w postaci trzęsienia ziemi, jakie przeszło przez północne rejony kraju. Teraz zapytamy, czy pomoc humanitarna w ogóle ma szansę dotrzeć do tak zamkniętego kraju, jakim jest Syria. W opisie tego odcinka możesz znaleźć także linki do zbiórek, które dla Turcji i Syrii rozpoczęły najważniejsze polskie organizacje pomocowe. O szczegółach powiem już za moment. To jest podcast Świat. Maraş, Samsur, Malatya, Dilok, Avbajar, Galakharabın. Już w kilka godzin po trzęsieniu ziemi kraje Europy zapowiedziały, że wyślą na miejsce swoje zespoły poszukiwawczo-ratownicze, czyli ludzi, którzy specjalizują się w poszukiwaniu uwięzionych pod gruzami. Do Turcji poleciał także zespół strażaków z Polski. Jesteśmy jedną z najlepszych grup na świecie poszukiwawczo-ratowniczych. Mamy jeden z najlepszych psów. Mamy świetny sprzęt. 20 ton tego sprzętu jedzie razem z nami, leci razem z nami do Turcji. Jako jedyni lądujemy w samym epicentrum, na lotnisku, które będzie jak najbliżej epicentrum tego zdarzenia. Mówił przed wylotem zespołu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Zachód wysłał jednak swoich specjalistów tylko do Turcji. Wyjazd do Syrii jest niemożliwy, bo Damaszek jest obłożony sankcjami, a prezydent Bashar al-Assad nie jest już przez kraje Unii Europejskiej uznawany za prezydenta kraju, po tym jak brutalnie rozprawiał się z opozycją. Do Syrii przyleciały jedynie zespoły z państw, które z Syrią się lubią, z Rosji, Iranu, Pakistanu czy Korei Północnej.
Organizacje pomocowe rozpoczęły natomiast zbiórki pieniędzy właśnie na rzecz pomocy dla Syryjczyków dotkniętych trzęsieniem. Potrzeby na miejscu są bardzo duże i będą tylko narastać z każdym kolejnym dniem lub tygodniem. To Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Wiemy, że teraz najpotrzebniejsze jest zapewnienie bezpiecznego, ciepłego schronienia, wody, artykułów higienicznych, żywności, czy kocy i piecyków. My jako Polska Akcja Humanitarna już uruchomiliśmy zbiórkę, a nasz zespół reagowania natychmiastowego jest w drodze do południowej Turcji. Pieniądze na pomoc dla północnej Syrii zbiera też Polska Misja Medyczna. Rozpoczęliśmy teraz taki projekt doposażania, finansowania działania placówek medycznych po stronie syryjskiej w Idlib. Mówi Jakub Belina-Brzozowski. To jest dofinansowywanie działania na przykład oddziału chirurgicznego w jednym ze szpitali w Idlib, no bo w tej chwili te interwencje chirurgiczne w związku z różnego rodzaju ranami będą bardzo potrzebne, ale to są też takie nawet podstawowe rzeczy jak na przykład dofinansowanie do paliwa, które może zasilać różnego rodzaju, no chociażby karetki, które będą jeździć po osoby poszkodowane w tym trzęsieniu. I jeszcze Wojciech Wilk, prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, które także rusza z pomocą dla Syrii i zbiera na to pieniądze. Tam działaliśmy, tam nieśliśmy pomoc humanitarną, tam budowaliśmy obozy dla uchodźców. Na terytorium Syrii praktycznie nie zostały dopuszczone żadne zachodnie zespoły ratunkowe. Dla tych ludzi, którzy są pod gruzami, oprócz działań lokalnych ratowników praktycznie nie ma żadnego ratunku, więc nic na tym nie jesteśmy w stanie poradzić, ale jeżeli możemy wysłać tam pomoc, nie tylko pomoc ratującą życie, ale też jako gest solidarności, wydaje mi się, że to musimy zrobić. Ale właśnie, dostarczenie pomocy na miejsce do Syrii to bardzo skomplikowana sprawa. Po pierwsze, jak wcześniej mówił Wojciech Wilk, syryjskie władze tuż po trzęsieniu uznały, że nie potrzebują pomocy z zagranicy. Dopiero po 2 dniach formalnie wystąpiły o nią do Unii Europejskiej. Tyle, że ta potencjalna pomoc może trafić głównie na tereny kontrolowane przez rząd, czyli do zwolenników Asada. Rząd syryjski z pełną premedytacją nie dopuszcza tej pomocy na obszary kontrolowane przez rebeliantów, gdyż od wielu lat po prostu te osoby, które nie popierają rządu, są dla rządu syryjskiego niegodne jakiegokolwiek pomocy i wsparcia. Więc jeżeli by nawet jakaś pomoc międzynarodowa dotarła na obszary syryjskie ze strony Damaszku, to ona trafi na obszary te, które są pod kontrolą rządu. Natomiast na obszarach kontrolowanych przez rebeliantów, no powiedzmy sobie szczerze, w dużym stopniu przez islamistów, to mieszka 1,5 miliona uciekinierów. Cały czas ta ludność potrzebuje pomocy. Jeszcze gorzej jest na terenach, gdzie mieszkają syryjscy Kurdowie. Ci z kolei są wrogami zarówno dla Turcji, z którą graniczą od północy, jak i dla syryjskich władz. Ani Turcja, ani rząd w Damaszku nie chcą dopuszczać pomocy w ten region. W ostatnich miesiącach konwoje mogły wjeżdżać jedynie przez jedno przejście graniczne z Turcją. Teraz Kurdowie zostali całkowicie odcięci od świata. Cały dramat polega na tym, że droga do tego przejścia granicznego jest bardzo uszkodzona i nie wiadomo, czy jest ona w ogóle przyjezdna. Oczywiście tureckie i syryjskie organizacje mogą korzystać z całej listy innych przejść granicznych, ale jeżeli do północnej Syrii na te obszary będące poza kontrolą rządu pomoc humanitarna miałaby być dostarczana przez agendy ONZ-owskie, to na razie wszystko wskazuje na to, że droga do tego przejścia granicznego jest zniszczona przez trzęsienie ziemi. To oznacza, że Kurdowie są pozostawieni sami sobie. Nie wiadomo nawet, jaka jest tam teraz sytuacja, bo nie tylko nie ma tam ekip ratunkowych, ale i zachodnich dziennikarzy. Jeden z mieszkańców kurdyjskich regionów napisał w mediach społecznościowych, że ludzie uwięzieni pod gruzami błagają o pomoc, ale nikt ich nie słyszy. To jest tak naprawdę pogłębienie olbrzymiego kryzysu, który już mieliśmy. Tutaj mieliśmy kryzys, którego i tak ten region się nie mógł podnieść. Więc to trzęsienie to jest po prostu kolejny jakiś bardzo mocny, nie kamyczek już, tylko mocny kamień prawdopodobnie, który jeszcze ten region przygniecie. W tym odcinku gośćmi byli przedstawiciele polskich organizacji pomocowych, które od kilku lat działają w północnej Syrii i znają dobrze miejsca dotknięte przez najnowsze trzęsienie ziemi. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polska Misja Medyczna i Polska Akcja Humanitarna rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym Syryjczykom. Więcej informacji znajdziesz w linkach, które są w opisie tego odcinka. Przypominam, że nowe odcinki można znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych.
w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. A w każdą niedzielę na naszym kanale na YouTube możesz zobaczyć niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Śledź też profil Podcast Świat na Instagramie, gdzie interesujące i nieoczywiste informacje ze świata pojawiają się codziennie. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.